Cześć, chcę Wam coś pokazać, bo wydaje mi się, że wielu jeszcze nie wie, jak daleko posunęła się sztuczna inteligencja i jak bardzo wpływa to na sytuację na świecie, w Polsce, jak to wpływa na politykę, jak to wpływa na działalność społeczną, oddolną, jak to wpływa na działalność antysystemową, bo jesteśmy w zupełnie innym momencie i większość osób o tym nie wie, ale też nikt Wam do tej pory pewnie nie pokazał, co potrafi sztuczna inteligencja, jeśli chodzi na przykład o akcje społeczne, o inicjatywy polityczne, a potrafi bardzo dużo. Pokażę Wam tutaj tylko najprostsze narzędzia. Robię to na żywo. Nie robiłem tego wcześniej, nie trenowałem, ale myślę, że dam radę, żeby Wam pokazać, o co mi chodzi. I teraz na przykład w ciągu, nie wiem, może dam sobie na to pół godziny, postaram się stworzyć dla Was zarys ruchu politycznego i jakiejś takiej nowej idei politycznej, zorganizowanej, która będzie przedstawiała się, dajmy na to, strzelamy, w sposób konkurencyjny, tak żeby wielu z Was, czy większość z Was oglądających uznało, że taki ruch mógłby istnieć rzeczywiście. Więc to, co mamy tutaj na ekranie, jest to najprostsze okienko czata GPT. To jest taki duży model językowy od OpenAI. Niewiele się to różni od Google'a, choć ma też takie możliwości kreatywne. Mianowicie potrafi pewne rzeczy transformować tak, żeby to, co chcemy, wydawało się, że ona stworzyła dla nas na bazie różnych elementów, które ona jest nauczona. Więc zacznijmy, jakby typowo do polityki wchodzi się przez jakiś temat oporu, przez jakąś problematykę społeczną. Poszukajmy na przykład, co jest największym teraz problemem w Polsce, które sygnalizuje społeczeństwo. Tak, w tej chwili on powinien sięgnąć do internetu, odpalić wyszukiwarkę. Wiadomo, że te hasła nie będą zbyt precyzyjne, ale chcę Wam pokazać, jak to mniej więcej działa. Protest przeciwko zmianie w prawie dotyczącym wpływów rosyjskich. Ciekawe. Marsz Miliona Serc. I teraz mamy problem taki, że te tematy są mainstreamowe, w sensie on wziął informacje z mediów głównego nurtu, gdzie nie ma informacji o protestach, które rzeczywiście gdzieś uderzają w rząd, tak? Bo ich nie ma na pierwszych stronach w internecie. Więc tutaj cenzura w pewnym sensie utrudnia nam pracę, ale zaraz postaramy się to obejść. Jak widzicie, jesteśmy już bliżej ruchu aktywistów wspierających Palestynę, tak? Był represjonowany. Okej. Ruch bojkotu, dewastacji, sankcji. Kampania BDS, która nawołuje do bojkotu, dewastacji, sankcji przeciwko Izraelowi. Jest cały ruch, który tak, że Izrael chce ich stłamsić. Ale to jest mało, dał mi tylko 4. Ja potrzebuję. Czasami wystarczy po prostu poprosić o pewną ilość przykładów, bo domyślnie on da ich po prostu niewiele. Okej, mamy kolejny temat. Cenzura w Ameryce na uniwersytetach, ustawodawstwo graniczące nauczanie o rasizmie, historii Ameryki, wprowadzający zakaz dotyczący treści transpłciowych. Wiemy, o co chodzi. Czyli temat Palestyny w tej chwili jest taki największy, widzę, w Stanach Zjednoczonych, bo on tutaj korzysta z zagranicznej wyszukiwarki. Ojejku, jejku.
Okej, okay, jest temat Pegasusa, działania Project Censor, to organizacja podnosi temat niedostatecznie zgłaszane przez media. To jest ciekawe, bo temat Pegasusa się w Polsce też pojawia. Coś mi tutaj nie dał tylu, co chciałem, ale dobra, dobra, zobaczmy dalej. Okej. Okay. Mało, mało. Mamy Izrael, mamy transgenderyzm, to już jesteśmy blisko, fałszowanie historii dla poprawności politycznej. Pojedziemy dalej. Jakie konta były usunięte najbardziej? No. Czyli na razie pójdę tym kluczem, kogo cenzurują i na tej podstawie zobaczymy, jakie idee są najbardziej represjonowane przez system. To nam powie, jakie grupy społeczne nie mają swojego wyrazu politycznego albo działają w takim ostrym starciu, jakby jest tam duże tarcie. Dobra, widzicie, na przykład teraz ciekawie ta moc nam się czata objawi, ponieważ wymienia nam, zobaczcie, dużo nazwisk, ale brakuje tam treści, czyli ich poglądów, idei, za co zostali zbanowani. I teraz myślę, że dosyć szybko ustalimy listę powodów, za które byli zbanowani i zobaczcie, jak ChatGPT szybko potrafi to zrobić. Dobrze, on teraz jakby idzie z ogólną listą, ale to nie jest to, czego chcieliśmy, więc trzeba to bardziej sprecyzować. I go można po prostu w pewnym sensie poinstruować, że popełni jakiś błąd, że powiedział nam tych właśnie osób. No nie zrozumiał, że chodzi nam o konkretnie te osoby. Nie wymieni. Może to nie jest oficjalnie podane, ale. Biała supremacja, Lilwood, rozpowszechnianie dezinformacji, teorii spiskowych dotyczących wyborów USA w 2020 roku. Tutaj coś mamy, tak? Dobra. Pewne przykłady tweetów lub treści, za które nie te osoby. On może tego nie wiedzieć, ale spróbujmy. Jest już bliżej. Faktycznie Alex w pewnym momencie mówi, że pewne strzelaniny nie miało miejsca i wprost za to go skasowali. Dobra. I teraz w pewnym sensie mamy tutaj problem na czacie GPT. Pewnych rzeczy nam nie chce powiedzieć, dlatego musimy spróbować użyć pewnego triku, czyli skorzystać z tego samego modelu językowego, ale od strony takiej, która ma mniejszą ilość tych właśnie elementów, które cenzurują samego czata GPT. To się nazywa Playground. Dostęp do tego jest troszeczkę trudniejszy, ale też nie jest to nic, że tak powiem, niemożliwego do uzyskania. To tam się wiąże po prostu jedno i drugie z jakimiś kosztami, ale w przypadku pracy twórczej są to koszty adekwatne, bądź też po prostu uczciwe, tak, co do możliwości, jakie ta platforma daje.
I tutaj będziemy rozmawiali z modelem GPT-4, to powinno nam wystarczyć. I nie będziemy tu akurat wyszukiwać w internecie, ale spróbujemy dowiedzieć się o tych samych tweetach. Ok, mamy, widzicie tutaj znacznie, znacznie lepszą odpowiedź. Twitter zbanował 70 tysięcy kont powiązanych z QAnon. Zaczyna mnie to interesować. Jak widzicie, COVID-19 to była główny temat. Fałszerstwa wyborów w Stanach w 2020 roku. Czy nie można było twierdzić, że wybory były sfałszowane? Ciekawe, ciekawe. Czyli na przykład już mi się rysuje, że ludzie są tacy, którzy wierzą, twierdzą, że wybory są fałszowane. Faktycznie, wybory pewnie są fałszowane, bo cała polityka jest pewną fikcją, pewną instalacją szkodliwą dla ludzi. Natomiast faktycznie duża część osób może orbitować w kierunku delegitymizacji tego systemu przez jego fałszerstwa, które są uwidaczniane na wielu różnych etapach, przez to nie będzie też brakować miejsc, sytuacji, historii, które mogłyby promować, można powiedzieć, ruch społeczny, który właśnie byłby powiązany z wyborami, z ich fałszowaniem. Szczepionki, pierwsza klasa, nie? Jakby w tej chwili szczepionki to jest też jakby intuicyjnie czuję temat numer jeden, w sensie osoby, których rodziny zostały dotknięte, ktoś umarł, zachorował, to są potencjalni wyborcy nowej partii, bo jakby tu jest takie połączenie właśnie tej farmacji z rządem, korupcja gigantyczna, szkody w ludziach i to jest jakby temat numer jeden, który jest całkowicie zamiatany, jak widać jeden, dwa, czy pierwsza i czwarta pozycja dotyczy szczepień i COVID-a, więc to jest temat numer jeden dla ruchu społecznego, który miałby być podstawą jakiejś partii. I jeszcze bardzo chętnie się dowiem, co to jest ten QAnon. To jest teoria, która twierdzi, że istnieje globalna sieć pedofilów, urzędników, rządowych, celebrytów. Prowadziło do szerzenia dezinformacji, namawiania do przemocy. To jest ten temat z Epsteinem, tak? Ale spróbujmy coś jeszcze z tego wyciągnąć. Są ładnych tez i treści szerzą. Tak, to jakby ktoś nie wiedział, co to jest ten ruch QAnon. To jest bardzo ciekawa, bardzo nowoczesna i taka naukowa metoda wywierania wpływu i tworzenia informacji, które oddziaływują na społeczeństwa przez dozowanie pewnych zagadek. Bardzo jakby duża sprawa, tak jak powiedzmy WikiLeaks. Teraz w Polsce trochę mniej popularna, ale było kilka osób, które mocno to promowały tą ideę właśnie, że istnieje światowa kabała pedofilów, satanistów, w którym są te Bilderbergi i tak dalej. I oni właśnie wierzą, że Trump ma zniszczyć to i ma jakieś supermoce odnośnie tego. To jest niebezpieczeństwo takie, że gdyby stworzyć ruch polityczny czy partię w oparciu, powiedzmy, o ideę QAnon, to bardzo łatwo się wpada w tą pułapkę szurstwa. Dlatego zastanawiam się, jak to przepakować, żeby wykorzystać pewne, żeby oddziaływać na tych ludzi, którzy są przekonani, że światem rządzą pedofile i sataniści, ale może poszerzyć to w jakiejś kategorii. Spytajmy czata, może nawet tutaj w tym okienku dalej. Okej, czyli to jest taki
bardzo ogólnie zacznę. A widzicie, czy nie może stworzyć nowych teorii spiskowych? Mi się to wielokrotnie udało i myślę, że bez problemu tutaj również uzyskam to, żeby on tworzył teorię spiskową, ale nie do końca mi o to chodzi. Jakby wam to powiedzieć, te wszystkie rzeczy, które na przykład otaczają QAnon, one w sztucznej inteligencji są w pewnym sensie zbliżone do siebie, więc można czasami pytać o jakąś wizję, nie wiem, przyszłości albo wizję, jak coś mogłoby wyglądać w innym kraju, w innym kontekście, dla innej grupy ludzi, i on w pewnym sensie sięgnie do swoich zasobów, które ma z sieci, ale on uzna, że lepiej na przykład je nam przedstawić. No, spróbuję być jeszcze bardziej bezczelny. To też nie będzie taka prosta odpowiedź. Trochę czas leci, a ja tutaj się może zbytnio zagłębiłem. Myślę, że tutaj by się dało znaleźć jakieś bardziej ścisłe badania i mu to wrzucić. Poszukam zresztą, czy są jakieś. Okej, jesteśmy tutaj blisko. To wygląda dosyć ciekawie, tylko nie wiem, czy mi się to uda. Analiza subkulturowa ruchu QAnon, ale to wszystko jest za jakimś tutaj paywallem. Tutaj też warto wziąć pod uwagę to, że ten ruch stał się bardzo duży i uważam, że on został stworzony przez CIA czy przez coś tego typu, tak jak Bitcoin, i dlatego jest on zrobiony w sposób zaawansowany. To nie jest coś, czego uczą w szkołach czy na studiach. Być może pewne idee, jak to zostały zrobione, to właśnie poprzez analizę wsteczną można by, jak naukowcy to określili, jak to zadziałało, jak to się stało, że to mi tak mocno poszło. Okej, tutaj nawet nie wiedziałbym, od czego zacząć, to by się mogło ciągnąć. Może znajdę jakiś punkt zaczepienia. Natomiast myślę, że okej, tu jest powiedzmy jakaś analiza taka socjologiczna, ale mnie interesują bardziej przyczyny, dlaczego ten ruch stał się taki popularny. Ale tutaj zobaczmy z drugiej strony, załóżmy, jakie by mieli postulaty w partii ludzie, którzy wspierają QAnon, czyli grupa, do której też adresujemy naszą partię. Oświecenie, ujawnienie rzekomych działań tajnej, korupcyjnej kabały rządzącej światem versus Polską. Okej.
Prawda o 9 września. Na Polski to byłoby coś innego. Okej, okay, załóżmy, słuchajcie, bierzemy sobie na przykład to, teraz wyrywamy z kontekstu QAnon, wklejamy do okienka, gdzie on nie zna kontekstu. Piszemy program pewnej partii politycznej to te tematy nie są do końca dopasowane do realiów w Polsce. Dopasuj je. Tutaj wiecie, tak jeszcze jak polskie nie ma znaczenia, on i tak wie, o co chodzi. Tutaj literówki nie mają nic do życzenia. To proponuję, ok, zamiast ujawnienia kabały, dążenie do pożyczności działań. Aha, czyli on to pisze w takich teraz już kategoriach bardzo, bardzo lightowych. Tak, on już tutaj pisze totalnie przez bias, tak? Czyli przez swój mindset, że tak powiem, to bardziej tak to przenosi na taką mega prewencję tutaj, prawda, o UFO jako badania i polityka kosmiczna. Prawo do... Okej, okay, ale jest to lightowe, ale nie powiem, żeby to było złe, tak? Przecież zależy mi na pewnej wyrazistości tego naszego ruchu politycznego, ale wydaje mi się, że tym będziemy mogli balansować później. Czyli zwalczanie handlu ludźmi, bezpieczeństwo, skuteczność szczepień, okay. Wolne słowa, bezpieczeństwo w internecie, pamięć narodowa i edukacja historyczna, aha, tutaj może bardziej o tej ostatniej historii. Dobra, słuchajcie, nie jest naprawdę źle i mamy tu od razu już kwestię szczepień. Więc jakby idąc przez tą cenzurę, co jest cenzurowane, mamy jeszcze tutaj ten punkt odnośnie który jest Czyli to nie będziemy, powiedzmy, w tak kategoriach rozliczania stricte formułować, aczkolwiek to też pytanie, nie? Czy byśmy chcieli bardziej taką rozliczającą strukturę, czy taką bardziej tworzącą pewną opowieść o ramach etycznych, prawnych, które mają czemuś zapobiec w przyszłości. To jeszcze jest jakby kwestia sporna, ale powoli już musimy coś konstruować, bo chcę wam po prostu pokazać przykład, w jaki sposób można to zrobić. Nie podoba mi się tutaj jeszcze jedna rzecz. Brakuje tutaj, wydaje mi się, dosyć istotnych aspektów związanych właśnie z globalną władzą, w ogóle z teoriami o tym, kto rządzi światem. Więc zaskoczę sobie jeszcze raz, spróbuję tu zrobić jedną, że tak powiem, rundkę. Wiecie, ja ich tak sobie lubię trochę ponaprowadzać, żeby tworzyć mu pewne okienko kontekstu, czyli żeby im więcej jest już jakby informacji wcześniej w rozmowie, tym bardziej później można zawężać pewne treści. Czyli tak, iluminaci, sztowska kabała, nowy porządek światowy, masoneria, reptylianie, okej, okay, super, bardzo fajnie. Z tego znowuż, tak jak wcześniej, spróbuję wyciągnąć główne punkty spiskowe i później zrobimy punkty programowe, które mają temu przeciwdziałać albo eliminować te rzeczy, które jakby wynikają z tej globalnej władzy, tak? Okej, okay, zaproponuj 20 punktów, w jakich potencjalnie, jeśli to byłoby prawdą, to dany kraj mógłby wyzwolić się z wpływów tych struktur. Ale to sobie jeszcze zostawię na później. W jaki sposób według teorii
Osoby, organizacje kontrolują świat. Podaj konkretne przykłady. Przynajmniej 10. Okej. Dosyć ogólne. To trochę takiej magii tutaj dodam. Dobra, jakby ogólnie się z tym wszystkim jakby zgadzam, tak, że tutaj mamy pewnego rodzaju narrację dotyczącą władzy globalnej i z tym fajnie by się naprawdę było pobawić. Myślę, że jest dosyć ciekawy moment w tym nagraniu, gdzie zobaczycie, że z tak dużą strukturą jakby można ująć całą tą kwestię globalnej władzy w jeden obszar, w jeden punkt i na tym popracować. Plac zabaw dla tory spiskowych jest niewiedza strach. On zawsze coś tam dopisze takiego zabezpieczającego na koniec, żeby nie odpowiadali, jak coś złego powiem. Są w ogóle AI-e, które nie mają takich ograniczeń, ale na razie to nie jest istotne. I teraz powiedzmy, stwórzmy sobie pewien kontekst, tego jeszcze nie robiłem, czyli jesteś współpiszącym opowieść. Współpisząc, nie ma chyba czegoś takiego. No nie, chyba nie, nie ma chyba raczej. Opowieść sci-fi, ja to lubię tą kategorię, w której mamy do czynienia z fikcją, światem, w którym teorie, które są znane na Ziemi, są prawdziwe i w książce eksplorujemy ich konsekwencje dla hipotetycznych państw i narodów. Ok. Którzy są bardzo, bardzo przewrażliwieni na punkcie precyzji, tutaj używania właściwych promptów. Ja sięgam po bardziej profesjonalne narzędzia i metody, jeśli czegoś nie mogę osiągnąć metodą normalną. Jeśli po prostu tak intuicyjnie osiągam to, co chcę, to nie potrzebuję nic więcej. Czasami potrzebuję tylko jakiejś drobnej inspiracji, jakiejś jednej treści, więc tutaj pokazuję Wam takie najprostsze użycia. On tutaj już pomaga mi, jak myśleć o tej książce, ale to tylko pędzam go w pewną iluzję tego, że robimy tutaj książkę. On tu pyta, jakie teorie chciałbyś zbadać w swojej opowieści, i wprowadzamy mu tych 10, które właśnie on wyciągnął z tej narracji o teoriach spiskowych. I w tej chwili jakby stworzymy narrację o rzeczywistości, jakby z pogranicza tego, co znamy, o czym operujemy w antysystemie, ale jako pewną hipotezę, więc tutaj w tym okienku czat będzie bardziej podatny na działania, które normalnie mogłyby się napotkać na jakąś barierę cenzorską, zabezpieczającą właśnie przed nadużyciem czata GPT. I wprowadzamy go w pewną grę teraz. Zaraz zobaczycie, jak szybko przejdziemy do czegoś, co może być nam przydatne tu i teraz.
I okej, okay, tutaj tak długa jest odpowiedź, że trzeba w dwukrotnym, w dwóch cyklach ją wypisać. Dobra, czyli mamy już powiedzmy rozstawione pole. I teraz to, co mi się podoba, stwórz hipotetyczną organizację, która walczy o wolność hipotetycznego kraju. Definiuj jej manifest. Ciekawe, że od takiej strony podszedł się od edukacji i technologii. Podoba mi się to. Próbowanie alternatywnych systemów finansowych. Ok, i teraz będziemy bezczelni, ponieważ nie mamy dużo czasu. Przenieś ten manifest, pomysł na organizację do współczesnej, do Polski w 2020 roku aktualnie. Już lepsze nazwy, grupę odbiorców, zaproponuj sposób komunikacji i ulokowanie na scenie polityczno-ideologicznej. Tutaj robię kilka rzeczy naraz. Powinienem to rozbić na etapy, szczerze mówiąc. To mi trochę przypomina partię piratów. To jest mało oryginalne, aczkolwiek partia piratów jako partia taka planktonowa, ona ma pewne niezagospodarowane idee. Tutaj pominą na przykład kwestie finansów. Nie podoba mi się to. To są bardzo ważne rzeczy, ale one nie będą rozumiane do końca szeroko społecznie. Dlatego zastanówmy się, w którym momencie on kontrolę nad zasobami porzucił. Okay, czy mamy walkę z manipulacją medialną przed nadzorem, kontrolą technologiczną, manipulacją w edukacji, demokratyzacja gospodarki? Ok, lepiej. Super. Jest naprawdę fajnie. Oczywiście nazwa cyberodrodzenie, bardziej bym powiedział nawet odrodzenie zwykłe, ale teraz już czas, że tak powiem, zbliżać się do mety, więc weźmiemy to, co mieliśmy z, pamiętacie, QAnon. To sobie robiliśmy wcześniej. Te rzeczy. No może spróbujmy to bardziej radykalne rzucić. Okej, okay. Organizacja podkreśla, że działania nie są związane z partią polityczną.
Ale zawsze z organizacji można zrobić partię, to widzieliśmy nieraz. Dodaj te punkty programu tam, gdzie się powtarzają, to z Univigu. Wtedy ja mówię, to po prostu punkty. To jest dobre, że można naprawdę wpisywać rzeczy w sposób bardzo, że tak powiem, nie kosmetyczny. Ci teraz mieli, nie wiem, czy to zatrzymać. Dobra, zatrzymam. Może coś by jeszcze wypluł mądrego, ale nie mamy czasu. Uważam, że ruch powinien być dosyć radykalny, więc mamy cyberodrodzenie plus. Teraz przepisz to na program radykalny. Ciekawe, robi się to dosyć ciekawe. Mo. Jest, słuchajcie, dobrze, jest dobrze. Zmienił nazwę na nowa przeźroczystość. Odrodzenie chyba było lepsze, ale to pewnie z angielskiego New Transparency. On sobie to tak wygłówkował i teraz przetłumaczył to na polski, ale on nie ma wiedzy w pewnym sensie, co pasuje, co nie pasuje. Nawet podamy mu tutaj pewną gratulację. Pięknie. Nie podoba mi się do końca nazwa. Czy możesz coś innego? U każdej. Dodaj. Wolnościowy front, ok. No tutaj, jak widać, trochę mu kreatywności jednak brakuje. No są to nazwy Strażnicy Wolności. No nie jest taka organizacja. Nawet. Jeszcze mi się to nie podoba. Ale to zróbmy jeszcze coś innego. Teraz musi sam sobie wymyślić, jakie będą w ogóle wartości diagramu. Szkoda, że nie można tego narysować od razu, no ale dobrze.
Wreszcie byś to robił naprawdę bardzo, bardzo lajtowo. To jest taki dosłownie alfabet. Dobra, myślę, że już mamy to. Myślę, że też już kupiliście. Widać, że dopierdzielił tutaj nam ekologię. Ale mógłbym go zrugać za to. Nie wpierdzielił nam obcą ideologię, słuchajcie. Ale myk. Opierdolimy go. Widzicie, kurde, gdyby zostawić wszystko AI-owi, to nas wpierdzieli w globalną kabałę jak nic. To jest właśnie ten bias dla AI. To jest duży problem, że on jest po prostu tworzony przez lewaków dla lewaków. I gdyby oni mogli, to by w ogóle zabronili nam używania tego. Co zresztą robią, jakby dają słabsze wersje do użytku. Więc pomyślcie, do jakich oni wersji mają dostęp. Okej, okay, promocja demokracji bezpośredniej, to by się akurat wpisywało. Ale teraz jeszcze musimy wyjść od czegoś innego, żeby to miało sens. Czyli kampanie społeczne, które by tu poszły na czele. To już. No jest to wszystko legitne, tak? On tutaj to wszystko nam wygładza, ale okej, no bardziej to może być uniwersalne, mniej partyzanckie, mniej radykalne niż na przykład ja jestem na co dzień, ale może tak trzeba, może w ten sposób większość osób może myśleć wspólnie i dzięki temu stworzyć coś większego niż jakiś tam mały ruch sprzeciwu, protestu czy desperacji, co czasami trochę też pewnie wybrzmiewa z naszego głosu. Poszło troszeczkę nie tak jak chciałem, ale to wynika z tego, że go troszkę tutaj, że tak powiem, dymaliśmy, ale zaraz wrócimy sobie do tego. Bo on nam wyeliminował kwestię broni. Ja uważam, że kwestia broni teraz jest ważna.
Handel dziećmi jest ważny, ale nie wiem, czy to politycznie jest ok. UFO w Polsce to w ogóle nie jest temat. Więc faktycznie tutaj walka z pedofilią, tak, to w kwestii tego LGBT jak najbardziej. Ok, jako główne komunikaty partii jej postulaty daj. Jaśnienie kwestii zamit poznanie prawdy. Napiszę to ogólnie dosyć. Transparencja władzy. Uwanie cenzury. Uwanie promowanie demiacji. Czy czasami sobie po prostu wyciągam coś i go nakierowuję, to już to jest trochę bardziej jakby subiektywne, ale no czasem trzeba, że tak powiem, trochę soli dopisać do I teraz jeszcze zobaczymy, czy coś było fajnego, jeśli chodzi o logotypy. Tutaj ta kwestia odrodzenia. Ok, niech będzie odrodzenie, a później otwarte odrodzenie, światło odrodzenia. Na razie puśćmy mu to. Po 40 pytaniach on przechodzi na troszkę słabszy model, ale nie szkodzi. Okej, okay, całkiem mi się to podoba. Nie wiem, czy o broni nie zapomnieliśmy. Okej. Okay. Trochę robię krok jakby bardziej do ogólnego poziomu. A czy on teraz jak gdyby dzieli to na różne, każdy temat daje do osobnej partii, nie? My chcemy trochę coś innego, to możemy się cofnąć. Na partii polityczną, która będzie realizowała i promowała wszystkie główne moje postulaty. DAO, fajne, bo to jest DAO, to też jest Decentralized Autonomous Organization. Też bardzo ciekawy koncept.
to teraz jakby czy jest kwestia jakby czysto estetyczna, otwarte społeczeństwo odpada, równość odpada, wolność i prawda. Prawdy, otwartości. Żadna z nas też mi się, szczerze mówiąc, nie podoba. Była taka kiedyś ten ruch oburzonych, coś takiego, to na tej fali, tej energii złości ktoś też zrobił. Faktycznie tu jeszcze jest kwestia, można powiedzieć, energetyki tej partii, bo powiedzmy intelektualnie już coś mamy, coś tutaj świta. Natomiast jednak to się staje troszkę miałkie, niejakie. Teraz mam tego typu inicjatywy. Polska jest jedna, Ruch Obrony Polski, Ruch Dobrobytu i Pokoju. No, są skupione tutaj na tych wartościach. Trzeba by zrobić zestawienie w pewnym sensie i jeszcze odróżnić właśnie, żeby ta partia była jeszcze bardziej wyraźna. Tak, to się wszystko zgadza i to są bardzo ważne rzeczy, z których warto by skorzystać. Tak, dobrze, że to zrobiliśmy, bo to jest ogólnie przydatne, to jest wartościowy wsad jakby w program, w strategię myślenia o tworzeniu nowych partii. Tak, to jest rewelacja jakby... To do mnie przemawia. Nieraz się w sąsiedzi gada z ludźmi, wymyśla jakieś organizacje, partie. A prawda jest taka, że kosztuje to więcej czasu, niż to w ogóle daje efektu. Niestety tak jest. To sobie tutaj skopiuję. I teraz myślę, to trochę się wydaje zbyt proste, ale zobaczymy. Partia Obywatelskiego Przebudzenia. POP. Ok? POP. Wiecie, choć chodzi. POP, dobre słowo. Przebudźmy rzeczywistość obronną dłonią. Dobra, słuchajcie, podoba mi się, biorę to. Czasami po prostu jest w pewnym momencie przełom i okej, jest już gotowy produkt, tak? Czyli w sensie produkt intelektualny, to jest jakby coś, za co płacimy i to dostajemy. Czyli zyskujemy dostęp do tych funkcji, które powiedzmy ileś osób by musiało świadczyć na rzecz takiej dyskusji, no i tutaj zachowujemy całe jakby prawa własności, w sensie nie ma czegoś takiego, że wymyśli coś 5 osób i później przez 20 lat się bujają, kto to wymyślił, jak to odniesie sukces na przykład. Nie? Wiecie, o co chodzi. Kolejna rzecz sobie zapiszemy. O jest, prawo obywatelskie, jest prawo do posiadania broni. Rewelacja. Kurczę, właśnie widzicie, moglibyśmy nawet graficznie już coś tutaj mieć.
ale tutaj przed chwilą mi się skończył ten chat GPT-4, który mógłby mi to zrobić. Logo wschodzące słońce, kolory niebieski, złoty, transparentność, prawda, złoto reprezentuje wartości, na których opiera się partia. To jeszcze też w ogóle by się przydało o tej nowej walucie, ale załóżmy, że to już jest poza jakby przykładem, który tutaj chcę dać. Mamy, nie? Jakby nazwę partii, Partia Obywatelskiego Przebudzenia w wyniku burzy mózgów, oparta na działania na rzecz pełnej wolności słowa, walki z cenzurą, tworzy media społecznościowe, które są bezpiecznym przekazem dla wolnego przykładu. Kampania Mówimy Prawdę, która wspiera dziennikarzy, obywateli w ujawnianiu prawdy. Aplikacja, w której można głosować, brać udział w debatach codziennie w ramach właśnie demokracji bezpośredniej. Chcemy ujawnić prawdę o kabale rządzącym światem, prowadzić dochodzenia w sprawie korupcji. Chcemy wyjaśnić ukryte prawdy. Chcemy dać wolność wyboru w kwestiach zdrowia, zapewniając dostęp do różnorodnych terapii, rzetelnych informacji. Zdrowie w rękach obywateli, kampania promująca zdrowe style życia, opiekę nad psychicznym zdrowiem. Domagamy się transparentności w działaniach rządu. Otwarty rząd, żądamy dostępu do dokumentów. Chcemy walczyć z przestępstwami seksualnymi. Bezpieczne dzieci, bezpieczny świat. Jako przeciwwaga dla, wiecie, gendera LGBT, to musi być coś alternatywnego, co jasno wyraża nasze poglądy. Wolna edukacja, wspieranie zdolności kreatywnych, rozwijanie talentów młodych ludzi, otwarta młodzież. No, czy będziemy się angażować w pomoc dla krajów dotkniętych niesprawiedliwością? No to nie wiem, nie? Ochrona środowiska zasobów, to też jak gdybym sobie podarował, nie? To jest jakby ta wrzutka AI-owa. Okej. Super. Jak dla mnie jest fajnie. Możemy teraz na przykład, jeszcze mając już coś takiego, nie wiem, stwórz ulotkę reklamową. Partia Pop. Ciekawe, czy jest coś takiego. Praktycznie bardzo łatwo zapamiętać. Podstawowa komórka organizacyjna, najmniejsza jednostka. Coś tam kiedyś było. Podstawowa organizacja partyjna i najmniejsze ogniwo organizacyjne PZPR. Każdy członek kampanii ma obowiązek na należenia do jednej z organizacji podstawowej. Po 5 członków, czy koło partyjne. Tak, super. No, taka grupka popu, 5 osób, taka komórka lokalna jak najbardziej. Zobaczmy, czy są jakieś w ogóle informacje graficzne. No, jest tutaj pewien kontrast, w sensie jak ktoś będzie szukał partii pop, to mu wyskoczy PZPR, tak? Ale to wcale nie znaczy, że jest to coś złego, bo jeśli PZPR ma jasne jakby koniugacje, wszyscy coś o tym wiedzą, tak? O, to zobaczcie, PZPR to zrobił na remix, na jakieś LGBT czy coś tego typu, i właśnie branie z popkultury, z historii różnej symboliki i przerabianie jej też jest fajną metodą, bo rzeczy, które ludzie znają, mają zakodowane w swojej świadomości, podświadomości, szybciej jakby do nich trafiają. Dlatego często loga, symboliki nawiązują rzeczy, które są znane od setek lat.
Słońce to jest trochę takie sekciarskie, to za mało osób to złapie. Dłonie splecione razem w kształcie Polski, gwiazda północy, oczy. Troszkę jest to zbyt delikatne, bym tak powiedział. Tak, okej, słuchajcie, jesteśmy blisko końca. Wiem, że piosenki się nie projektuje, ale... W ciemności nocy widzimy znak, pop w sercach to nasz cel i znak, przebudźmy świat prawdy szukając blask, z jednym celem ruszamy razem, śpiewając ten śpiew. Świtem nowego dnia, pop w sercu trwa, walka o wolność to nasza droga, przebudźmy prawdę, świat oświećmy razem, z nadzieją w sercach, w stronę lepszego jutra. Transparentność, demokracja naszą siłą, cenzurę, korupcję zrównamy z ziemią, wszyscy razem broniąc prawdy stoimy tu, pop jest naszą partią, to nasz dom, to nasz dom. On, wiecie, piosenki źle robi, bo on nie potrafi rymować po polsku, ale łapiecie o co chodzi. Możesz powiedzieć na przykład... I tutaj jakby można już lecieć, jakby to wam tylko pokazuje, co jest w stanie zrobić jedna osoba w tą, powiedzmy już godzinę z AI-em. Weźcie sobie to przez parę osób, jeszcze dodatkowo przez jakieś głosowanie wspólne, pracę z grafikiem, jakiś design thinking. To pokazuje po prostu, że łatwość projektowania organizacji jest znacznie większa. Można używać rozmaitych technologii, żeby to robić. Też w samym zarządzaniu, tworzeniu partii te technologie mogą się pojawiać. Na przykład właśnie to, co wspomniałem wcześniej, czyli DAO. Mogę to pokazać zresztą. To może tak tylko zaanonsuję, że istnieje coś jak DAO, zdecentralizowane organizacje. Coś takiego w Neosie mieliśmy. I bardziej zainteresowani zajarzą, o co chodzi. Że to jest też formuła technologiczna tworzenia niezależnych struktur organizacyjnych. Jeszcze nikt tego w skali rządu nie zrobił, natomiast pewne fundamentalne, wynikające z samej technologii, jej budowy, wartości i zasady działania, których nie da się w jakiś tam sposób przeinaczyć, ze względu na to, że one są budowane w samą technologię, stanowią bardzo dobrą podstawę pod organizowanie się, organizację zbiórek finansowych, delegowanie zadań, no i też dają pole do popisu dla bardziej kreatywnych, pracowitych informatyków, którzy wiedzą, jak po prostu to się robi. Takie osoby są konieczne w ruchu, bo bardzo mocno przecież działa się w IT w tej chwili, żeby coś było skuteczne. Im więcej tego IT jest, tym to może lepiej, sprawniej działać, bo niewykluczone, że zaraz się pojawi coś jeszcze inna, w ogóle w innym obszarze, tak samo potrzebnego jak GPT i na przykład się okaże, że organizacje bez tego po prostu wypadną. Bo nie wiemy, w jakim miejscu dana technologia musi się pokazać, ale bądźmy po prostu czujni na to.
co? Kroki wdrożenia, zarejestrowanie partii, budowa struktury, rekrutacja członków, kształtowanie programu, kampania informacyjna, partycypacja w lokalnych wyborach, edukacja polityczna, działania rzecz transparentności, komunikacja z wyborcami, współpraca z organizacjami społecznymi, promowanie udziału w wyborach, ciągłe ulepszanie, dostosowanie. To jest mnóstwo rzeczy, na które trzeba byłoby zwrócić uwagę. Tu jeszcze trzeba było w tą opowieść wpleść pewnego rodzaju strukturę skorumpowanej, fałszywej władzy, którą mamy w Polsce i pod kątem jakiejś definicji tej władzy projektować metody skutecznego oddziaływania na nią. Ale myślę, że to na ten moment wystarczy. Taki pierwszy odcinek AI w polityce polskiej antysystemowej. Jeśli Was takie rzeczy interesują, to napiszcie, komentujcie. Podejrzewam, że ten filmik obejrzy jednak mało osób, bardzo mało osób dotrze do końca, ale mogę się czymś zaskoczyć, więc wypuszczę to i z wielką ciekawością zobaczę, jak na to zareagujecie. Pozdrawiam Was wszystkich i do zobaczenia przy innym nagraniu.